Handball Stal Mielec kończy sezon w Lidze Centralnej. Przed nami ostatnia kolejka całego sezonu 2023-2024 Ligi Centralnej Piłkarzy Ręcznych. W miniony weekend Handball Stal Mielec zagrała ostatni mecz domowy, w którym pokonała MKS Wieluń 28-20. Do przerwy był jednak remis po 11, a ostatni w tabeli MKS stawiał duży opór. No ciężko było się psychicznie na to zebrać, na pewno, i to było widać w pierwszej połowie. No w drugiej musieliśmy sobie powiedzieć parę rzeczy dosyć głośno i wyraźnie w szatni i no i drużyna zaczęła funkcjonować tak jak powinna od początku tego meczu. No szkoda, myślę, że takie niepotrzebne zupełnie rozprężenie przed tym rozpoczęciem tego meczu, i to było widać od razu na boisku. Graliśmy bardzo słabo, wolno i obrzydliwie wręcz, można powiedzieć. No my z tym borykamy się co tydzień tak naprawdę, bo co tydzień jedziemy nie w roli faworyta, lecz outsidera i ta motywacja, no musimy ją czerpać tak, aby nie położyć się na parkiecie i aby ten mecz choćby dla tych kibiców, którzy tutaj przyszli, wyglądał jako rywalizacja sportowa, więc no cieszymy się z początku tego spotkania, bo dobrze weszliśmy w ten mecz i dobrze to wyglądało, realizowaliśmy plan, który nakreśliliśmy sobie w tygodniu. Natomiast z biegiem czasu widać było różnice między naszymi drużynami. No, zaczęliśmy jak stary dobry diesel. No, silnik nierozgrzany, to i nie szło do przodu. Graliśmy fatalnie, ale jak już odżyliśmy maszynę, no to pokazaliśmy Wieluniowi, że no, nie mają czego szukać na parkiecie w Mielcu. Dla Łukasza Nowaka to też ostatnie chwile w zawodowej karierze, którą zakończy w piątek ostatnim meczem sezonu w Szczecinie. No już tutaj drużynę, trenera poinformowałem po sezonie. Kończę swoją przygodę z piłką ręczną i to ostatnie moje mecze. Na podsumowania przyjdzie czas na pewno po sezonie. Siądę sobie na spokojnie wieczorem i przemyślę, co zrobiłem dobrze, co źle. Na razie jeszcze mamy mecz w Szczecinie i na nim się koncentruję. Najbardziej aktualny, myślę, mecze tutaj na tej naszej nowej hali, gdzie atmosfera potrafi być naprawdę wspaniała i cieszę się, że dotrwałem i mogłem na niej zagrać. Na finał sezonu Stal pojechała do Szczecina, gdzie w piątek 17 maja zagra z Pogonią. Po meczu w Szczecinie dojdzie do sporych zmian w mieleckiej drużynie. Można spodziewać się nowych zawodników, którzy pozwolą w kolejnym sezonie na walkę o awans do Superligi. Tak, no już pracujemy z prezesem nad składem na przyszły sezon i wygląda to obiecująco. Myślę, że prezes niedługo będzie ogłaszał to, jak to wygląda. Na pewno czeka nas sporo roszad, bo no nie ukrywajmy, no, jeżeli chcemy walczyć o awans, a taki jest cel przede mną postawiony, no to musimy mieć drużynę, która jest w stanie ten cel wywalczyć. Więc na pewno będą zmiany i chyba wszyscy tego oczekujemy i wszyscy na to liczymy. Sezon 2023-2024 Ligi Centralnej Piłkarzy Ręcznych Handball Stal Mielec zakończy w środku tabeli. Więcej takich historii znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta około 20 tysięcy osób. Szukaj Hejmielec w mediach społecznościowych. Jeśli masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą, zadzwoń lub napisz.